Witamy wszystkich. Trochę aktualizacji, więc naprawiłem to, co zepsułem. Także to, co mi się zważyło, niestety musiałem cały zedrzeć pas. To widzieliście na ostatnim filmiku. Teraz zostało świeżo pomalowane. Wyszło pięknie. O, nawet siebie widzę. Siema. Ładnie, bardzo ładnie. Tam to też zostało pomalowane. Kabinę przynieśliśmy. Blachy przyszły też świeżo. Oczywiście wszystkie blachy stare niestety się nie nadawały do niczego, więc pogięliśmy wszystkie nowe z dwójeczki i powycinaliśmy luks. I tu są jeszcze boczki, które też były dorobione przez nas. No i tutaj mocowanka pod lampy oczywiście też są dorobione świeżo. Rameczka była dorobiona, bo oczywiście jej nie było. Wszystkie zaczepy są zrobione, rączka do uchylania, śruby zamkowe. Rameczka tu jest, jeszcze reszta gratów jest tutaj od kabiny, wszystkie inne rzeczy. Najlepsze są, że jeszcze z epoki mamy oryginalne, nowe siedzonka, które tutaj se leżakują. Niestety są zakurzone, ale jak będą ładne, są nowiutkie. Jeszcze najlepsze jest to, że mamy od nich tutaj taki ciekawy papierek, które właśnie leżały u nas przez 20 lat i były podklejone pod spodem, że właśnie mój tata jak kupywał to oryginalnie z Kalisza to przywiózł i mamy dwa nowe siodełeczka. Nawet jeszcze dwa są w zapasie, także będzie na pewno ładnie. I oczywiście tutaj lecimy z następnym rzeczą. Bo teraz tak, wychodzi to, że będzie tak, że mamy założone buty, znaczy felgi od Bizona, bo one pasują ogólnie na ten, na śruby, a ojciec zawsze miał założone felgi od Bizona i opony 18-4. Więc opony oczywiście były szmelc, totalny złom, jak to kiedyś tylko to co było, to jeździli na tym. Teraz na ten sezon wjechały nowe Agrimaxy z BKT, 420 na 70, 30 cali oczywiście. I teraz tutaj jedziemy z tym, bo tutaj mamy to z magazynu przeniesione, to jest fabrycznie nowe. Ojciec gdzieś to tam trzymał, bo on obciążników nie miał pozakładanych. I teraz musimy zrobić to tak, że oryginalnie jest tutaj założona taka blaszeczka i ta tutaj śruba, ale bez tego kołnierza, są inne śruby, przykręcała ten cały trzymak. No i tak się zastanowiliśmy z tatą, że to będzie raczej kiepskie rozwiązanie. I no wiadomo, weź to załóż teraz całą felgę i teraz włóż sobie ten ciężar na środek i go tam zachwyć, nie? No to jest tragedia. No i teraz chodzi o to, że jak chcemy założyć te obciążniki, to nie bardzo nam wszystko pasuje, bo ten obciążnik ma wygięcie w tą stronę i jak go wkładamy tutaj na dół, to on nie dosięgnie nam tego, bo jest inne ugięcie felgi. I to by musiało być wywalone, a nie możemy tego wywalić, dlatego że to jest no, cała konstrukcja felgi, można powiedzieć, nie? Nie można powiedzieć, bo tak jest. No i teraz wymyśliliśmy to, że musimy podłożyć 4 cm dystansu pod to, więc mamy z 40 płyty docięte takie sztabki, które będą tutaj zamontowane w taki oto sposób, tylko będą trochę ścięte, bo są niepotrzebne tak długo, więc to na razie jest w fazie robienia. Tutaj już wywierciłem dziurkę, bo będziemy przez to przewiercimy dziurę, tutaj też przewiercimy, a w feldze zrobimy gwint. I tu dajemy zafrezowanie, żeby ładnie obciążnik nam siadł na to płaszczyznę tutaj, a śruba była pod spodem. Robimy 4 takie punkty i przy okazji to mamy cały czas przykręcone razem z tą sztabą. Się nie musimy tym martwić, jak ściągamy koło, odkręcamy, wyciągamy koło razem z tym sprzętem, żeby się nie męczyć przyszłościowo, nie? Musimy to tak obmyśleć, żeby sobie ulepszyć trochę i myśleć o sobie. Oczywiście wszystkie płyty mamy, jest ich 16 sztuk, tylko oczywiście teraz są jakieś tam brudne i zapyziałe, bo leżały w ładowaczu, żeby było lepsze dociążenie, bo cyklop nasz, jak go używaliśmy, to ojciec właśnie tam powkładał te obciążenia, bo nie potrzebował, bo w suprze nie miał pozakładanych, bo opony były kiepskie, to też je odciążał. Więc teraz będziemy mieć dobre opony, więc musimy mieć coś ciężkiego. Także, żeby miał ładne zaparcie, a tym będzie gryz, bo jest to radialka. Także na pewno będzie szedł jak dzik. A ojciec na pewno na czwórce terenowej będzie belki giął. Tak jak tutaj właśnie wszystkie stoją. Jak to zawsze mówili, jak nie idzie, to belka do góry i na tylnych kołach wyjeżdżamy, nie? No i wiadomo, tak każdy to kiedyś robił. Także na razie chwilowo tyle.
będzie się coś tam zmieniać. Oczywiście błotniki powynoszone, wszystko na magazyn. I jak dopiero skończymy malować, to będziemy uzbrajać, wprowadzimy go tutaj i będziemy uzbrajać hydrauliki i inne rzeczy, ale wpierw musimy skończyć malowania, nie? I potem będziemy LEDować, można powiedzieć, bo z tyłu LEDy będą i jakieś tam inne szmery, bajery. Obserwujcie, to się dowiecie. Także trzymajcie się, cześć.